Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na terenie oczyszczalni ścieków w Konstantynowie, w miejscu, gdzie trwają prace modernizacyjne tego obiektu. One obejmują szereg tutaj działań. Znajdujemy się przed ładną instalacją paneli fotowoltaicznych. To jest takie jeden z istotnych elementów tej modernizacji. Poza tym głównym takim zadaniem prac modernizacyjnych to jest gospodarka osadowa. Będziemy wprowadzali nowy system pozyskiwania osadu z oczyszczalni i jego utylizacji poprzez dostarczanie, możliwe, że jako nawozu, naszym rolnikom. Prace obejmują budowę nowego zbiornika osadu, wymianę pomp i dmuchaw w dotychczasowej instalacji, nowe pokrycia dachowe na zbiornikach osadu i na zbiornikach ścieków. Oczywiście cała instalacja energetyczna, do tego dodatkowa instalacja związana z osadami. No i takie prace troszeczkę pielęgnacyjne, więc myślę, że ten zakres robót jest dość duży, bo jego wartość sięga, myślę, że blisko 5 milionów złotych. Jest to zadanie, które realizujemy w ramach dużego projektu związanego z rozbudową gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Konstantynów, etap drugi. Obejmuje on budowę ponad 4 km budowę kanalizacji sanitarnej, budowę ponad kilometra sieci wodociągowej. To są takie odcinki, które będą doprowadzały wodę i odprowadzały ścieki do nowych osiedli, które w obrębie naszej gminy powstają. Mieszkańcy oczekują tych sieci, dlatego cieszymy się, że z programu inwestycji strategicznych otrzymaliśmy środki finansowe na to przedsięwzięcie. Inwestycja przekracza wartość 9 milionów 700 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych sięga kwoty blisko 8,5 miliona złotych. Kanalizacja powstanie między innymi w kolonii Konstantynów, część, krótki odcinek w miejscowości Zakanale i drugi taki też dość istotny odcinek to jest w miejscowości Zakanale mieszkańcom, którzy zamieszkują teren w stronę Łosic, czyli przy drodze wojewódzkiej 698. No i wodociąg też jest budowany w miejscowości Kolonia Konstantynów, tak jak wspomniałem wcześniej, do tych nowych osiedli, do nowych budynków mieszkalnych, które powstają w obrębie tamtego terenu. Na jakim etapie pracy jesteśmy obecni? Myślę, że prace są zaawansowane bardzo mocno, bo prace związane z kanalizacją i z oczyszczalnią, myślę, że jest zakres sięgający ponad 40%. Mamy w ramach tego projektu, jest to takie dość duże zadanie, bo mianowicie budowa kanalizacji deszczowej w 4 ulicach w Konstantynowie. W ulicy Mickiewicza, Targowej, Dworcowej i 3 Maja. To są takie, mogę powiedzieć, ostatnie ulice, które nie posiadają tej kanalizacji, więc zanim wybudujemy nowe nawierzchnie, to zdecydowaliśmy, że wybudujemy tam kanalizację deszczową, a w przyszłym roku przykryjemy te ulice nowymi nawierzchniami, wybudujemy nowe chodniki, na niektórych nawet zmodernizujemy oświetlenie uliczne. Prace tutaj na oczyszczalni tegoroczne, czy jeszcze przeciągną się na rok przyszły? Nie, chcemy wszystkie prace zakończyć do końca listopada tego roku. Ta łagodna zima, która minęła, pozwoliła na wykonanie dużego zakresu robót z tego przedsięwzięcia. Wykonawca się cieszy, że przez całą zimę trwały prace przy budowie kanalizacji. No i oczywiście tutaj część zadań przy modernizacji oczyszczalni. Kto wykonuje pracę? Wykonuje pracę rejonowy zarząd półek wodnych z Siemiatycz, oczywiście jako generalny wykonawca. Prace modernizacyjne oczyszczalni wykonuje podwykonawca firma Biotech z okolic Warszawy. No i oczywiście podwykonawcy poszczególnych branż, ale to już nas nie interesuje. Nas interesuje generalny wykonawca. I trochę ciekawostek liczby, jeśli pan mówić może i pamięta. Jaka jest przepustowość tej oczyszczalni? Przepustowość oczyszczalni jest 320 m3.
na dobę. No nie ukrywam, że w przypadku dość znaczących opadów sięgamy tego maksimum, ale też musimy podjąć jeszcze szereg działań, żeby doprowadzić do tego, żeby wody opadowe nie trafiały na oczyszczalnie. Teraz pojawiło się nowe zadanie, bardzo takie rygorystyczne, mianowicie przyjmowanie ścieków od gospodarstw prywatnych, które nie posiadają kanalizacji, posiadają przysłowiowe szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, więc mamy przygotowany zrzut osadów i te odpady ściekowe trafiają do nas. Mamy 4 podmioty, które się tym zajmują i te podmioty mają podpisane umowę z naszymi mieszkańcami. I te odpady, te ścieki trafiają tutaj i konserwator dozuje te ścieki na oczyszczalnie, ponieważ wiemy, że te ścieki ze szamb są ściekami zagniłymi, więc nie możemy od razu dużego wrzutu, że tak powiem kolokwialnie, tych ścieków wprowadzić do oczyszczalni, więc musi je po prostu dozować. Ale po dzisiejszej rozmowie dochodzimy do wniosku, że możemy sporo tych ścieków przyjąć, także na razie jeszcze nie było żadnych przestojów. Także miejmy nadzieję, że te ścieki, które pojawią się z terenu gminy, będą wszystkie tutaj przyjęte. I procentowo być może też pan wójt mi wskaże, już po wykonaniu tych prac, czyli po budowie tych 4 km sieci kanalizacyjnej i prawie kilometra sieci wodociągowej, w jakim procencie gmina będzie i zwodociągowana, i skanalizowana? No, jeśli chodzi o wodociąg, to mogę powiedzieć, że jesteśmy zwodociągowani może w 99%, bo są może jakieś tam poszczególne budynki kolonijne w dużych odległościach, już w tej chwili może nawet nie zamieszkałe, bo te osoby po prostu zmarły, gdzie może nie ma wodociągu, ale to mówię, to są odległe osoby, odległe zabudowy i nigdy nie były zainteresowane przyłączem. No jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, samą sieć, to mamy w Konstantynowie, Kolonii Konstantynów i Zakanalu. To jest sporo, bo to jest cała aglomeracja Konstantynów. Mamy ponad 40 km kanalizacji sanitarnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.